będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. No ojciec Marcin, serdecznie witam w programie Rozmowy Niedokończone. Witam wszystkich telewizów telewizji Trwam. A dziś w naszych rozmowach niedokończonych będziemy mówić na temat krucjaty różańcowej za ojczyznę. Mamy tutaj gości w naszym studiu. Gośćmi są ksiądz Łukasz Kadziński, uczestnik krucjaty różańcowej za ojczyznę. Ja wszystkich pozdrawiam serdecznie. Także jest pan doktor Grzegorz Senatorski, wolontariusz krucjaty. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Pan Maciej Pobudkiewicz, również wolontariusz krucjaty. Szczęść Boże. Również pani Agata Rybczyk, również wolontariusz krucjaty. Tak jest, serdecznie państwa witam, szczęść Boże. Pan Jakub Sawicki, również wolontariusz krucjaty. Szczęść Boże. I pan Marcin Perłowski, również wolontariusz krucjaty. Szczęść Boże, witam serdecznie. Zrobiło nam się też tutaj w studio tak rodzinnie i wesoło. Również są z nami pan Wojciech Rybczyk i pani Paulina Sawicka. Są tutaj z nami obok. Zrobiło nam się dosyć wesoło. Szczęść Boże, Wojciech Rybczyk. Serdecznie witamy tutaj w naszym studio. Także witamy panią. Szczęść Boże, to nasz synek zmęczony długą podróżą tutaj po prostu tak już ledwo wytrzymuje. Ale jest wesoło. Państwo przyjechali również ze swoimi współmałżonkami. Ja przyjechałem z żoną, tak? I jeszcze oprócz tutaj jestem z Maksem, ale mam jeszcze dwóch synów, którzy są tutaj w studio z nami. Jasiek i Piotrek. Jesteśmy razem. Jesteśmy razem w krucjacie oczywiście. Stąd nasza wizyta tutaj. Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj razem z nami, chociaż nie możecie tak do końca uczestniczyć w programie z racji wiadomych, bo... No właśnie. To jest ta sprawa, ale na co dzień krucjata jest naszym życiem i jakby z mężem razem jesteśmy oboje zaangażowani w działalność w sekretariacie krucjaty, także... Także dziękujemy za to, że jesteście, że wspieracie swoich współmałżonków również. No i życzymy miłego czasu, owocnego spędzenia teraz z dziećmi u nas tutaj w studio telewizji Trwam. Tam zapraszamy na coś dobrego, aby dzieci rozweselić, aby też się pomodlić się w intencji naszego programu. Szczęść Boże. Mówię, że zrobiło nam się wesoło tutaj z państwem, z dziećmi. A temat jest przecież poważny. Krucjata różańcowa za ojczyznę. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie tutaj dzieci, małżeństwa i dlaczego taki temat, mam nadzieję, że nam wyjdzie w tych rozmowach? Powinna przynajmniej. No właśnie, bo samo słowo krucjata kojarzy się nam raczej z taką wielką walką, bodajże przynajmniej o Jerozolimę w wiekach średnich, czyli o zapewnienie tej ludności dostępu do Ziemi Świętej, swobodnego modlenia się tam w Ziemi Świętej. A tutaj mamy krucjata różańcowa za ojczyznę. Z czym to się wiąże? No już sam tytuł nam trochę podaje, ale jakbyśmy to pogłębili, jakbyśmy to szerzej o tym powiedzieli? Pozwolę sobie zacząć, bo to taki trochę temat może bardziej księżowski, krucjata. Oczywiście może nam się kojarzy trochę przez taką propagandę, która jest na niwie historycznej robiona, że krucjata się dzisiaj kojarzy negatywnie. Ale przecież wiemy, że krucjata tak naprawdę no, miała jak najbardziej Boży cel. I samo słowo krucjata przecież pochodzi od słowa krzyż. I chodzi tutaj, żeby podstępować za krzyżem w zgodzie z wolą Bożą. Ale także, żeby podejmować pewne czyny, które jakby Pan Bóg oczekuje od człowieka. Bo nie chodzi o to, żebyśmy byli bierni, ale chodzi, żebyśmy jakby tę ziemię, to Królestwo Boże jakby realizowali, czy zdobywali, tworzyli je tutaj na ziemi. Pan Jezus mówi, że gwałtowni ludzie zdobywają Królestwo. Więc coś jest jakby gwałtownego w tej krucjacie, ale z drugiej strony gwałtownego w krucjacie jest pewna potrzeba, na którą krucjata wskazuje. Krucjata to także doświadczenie kilku innych krucjat modlitewnych w różnych częściach świata, żeby tu przywołać taką najbliższą nam, do której się bezpośrednio odwołujemy, czy odwołuje w ogóle wszyscy, którzy tworzą krucjatę różańcową. To jest no, taka krucjata na Węgrzech. Pewnie myślę, że o tym też powiemy tutaj, ale także krucjata modlitewna w Kolumbii, krucjata modlitewna w Austrii, w różnych jakby częściach świata, których celem było po prostu jakby taki zryw
po to, żeby dać Panu Bogu tak po prostu, tak to mówię, ręce, czy samego siebie, żeby Pan Bóg wykorzystał to do tego dzieła, które jest bezpośrednio związane z krzyżem, czyli z tym, co Chrystus stoczył walkę na krzyżu ze złem, nie? I odniósł zwycięstwo. No i my też taką walkę chcemy toczyć w naszym życiu. No poza tym krucjata za ojczyznę ma być chyba takim wezwaniem do boju, prawda? Czyli my chcemy jakby wezwać naród polski do boju, po prostu wyznaczyć kierunek tej walki. Chcemy, żeby to była walka właśnie Różańcem Świętym. Tak, tak jak to było niegdyś, że ci ludzie żyli w tym średniowieczu w takim pozornym spokoju i nagle papież wezwał do walki i poruszały się serca, prawda? Że jakby też dla nas to słowo i jakby ta nazwa, no to jest też takim wymiarem, żeby rozpocząć walkę, żeby podjąć się takiego czynu, czynu ducha, czynu modlitewnego. I to tak to widzimy, dlatego też stąd jest ta nazwa. I krucjata właśnie mówi też o tym, że to jest coś takiego, co nie, na co nie możemy czekać, że musimy się już w tej chwili mobilizować, że czas ucieka, że to jest coś na dzisiaj, na teraz, że pewne sytuacje w życiu się nie powtarzają, pewne możliwości, okazje wywalczenia czegoś z pomocą nieba też mają swój czas, swoje miejsce i wydaje nam się, że pewne rzeczy musimy już dzisiaj załatwić, chociażby dlatego, że każde pokolenie, każde w każdych czasach jest coś do wywalczenia i wiemy z historii, że było wiele takich okresów, szczególnie właśnie w Polsce, gdzie ludzie się mobilizowali do modlitwy, mobilizowali do modlitwy wiernych ich pasterze i wtedy, gdy rzeczywiście byliśmy zmobilizowani, to wtedy te łaski były z nieba bardzo obfite. No i na odwrót, jeżeli się nie mobilizowali ludzie, tych łask nie było i wiele rzeczy się kończyło nie po myśli naszej. Krucjaty to jeszcze wtrącę się, dodaję jakby jeszcze jeden taki aspekt chyba bardzo ważny dla tych, którzy tworzą tą krucjatę. Bo zawsze jakby z krucjatą wiązało się pewne wymaganie wobec samego siebie. Wymaganie, co do którego jakby mamy ogromną świadomość, że jeżeli mamy być w jakiś sposób dyspozycyjni Panu Bogu, musimy zacząć jakby nawrócenie od siebie, czyli jakby zmianę siebie. Ci, co szli na krucjatę, zostawiali swoje domy, zostawiali swoje sprawy, zostawiali jakieś swoje tworzenie jakiegoś interesu swojego, po to, żeby oddać siebie po prostu jakby, a zaczynając jakby, no krucjata to też pokuta, krucjata to po prostu jakby nawrócenie i od tego ja właśnie osobiście trzeba zacząć w krucjacie. Więc to słowo jest bardzo szerokie i jakby bardzo dużo jakby treści w sobie pozytywnych treści tak naprawdę łączy. No właśnie dla mnie jest bardzo ważne to, co ksiądz powiedział, dlatego że Kuba mówił tutaj, że chcemy wezwać do boju, ale my też sami jakby siebie nie omijamy. Chcemy też w tym boju wystartować, chcemy jakby zawalczyć o ojczyznę taką, jaką byśmy chcieli ją widzieć dla nas i dla naszych dzieci. Tak właśnie, no proszę, właśnie, proszę bardzo. Początek krucjaty też, tak jak ojciec tutaj powiedział na początku, no właśnie jest też związany z rodziną. Znaczy, to akurat więcej będą mogli powiedzieć ci, którzy są w małżeństwie, ale właśnie z troską o przyszłość, troską o dzieci, troską o tych chłopaków, którzy tutaj siedzą i to już myślę, że może ktoś więcej może o tym powiedzieć, ale to jest jakby początek też krucjaty, jakby to zatroskanie o przyszłość. Bardziej niż o siebie teraz, to bardziej o przyszłość dla dzieci. No bo tutaj wyjaśniliście Państwo, ksiądz, pokrótce to słowo krucjata, tak, krucjata różańcowa właśnie za naszą ojczyznę, ale ksiądz wspomniał, że właśnie odwołujecie się do innych krajów, między innymi do Węgier. Jak to wyglądało tam, albo dlaczego się odwołujecie właśnie do tych innych krajów? Na pewno Węgry wywołują pewne takie poruszenie i wywołały jakby w nas. Ja też pamiętam ze swojej takiej posługi kapłańskiej, że kiedy jakby przez tą, co by tu nie powiedzieć, pewną blokadę informacyjną na temat Węgier, no naprawdę znaleźć prawdziwe informacje na temat tego, co się dzieje na Węgrzech, to jest trudno rzeczywiście, tylko jakby tu media katolickie jakby podają, ale rzeczywiście jak się
patrzy, to tak przysłowiowo, o czym człowiek jakby nie wierzy, że pewne przemiany jakby są możliwe na każdej niwie, począwszy jakby od religijnej, przez nawet jakby tą sferę ekonomiczną, kiedy, nie wiem, jest w stanie narażać jakby finanse nawet publiczne, nie wiem, premier po to, żeby uzyskać pewną niezależność państwa od jakichś koncernów na przykład. No, normalnie w żadnym państwie coś takiego się nie dzieje. No, te układy zawierane jakby ponad państwami są istotniejsze nawet od dobra jakby narodowego. A tutaj się po prostu tak głębokie przemiany, przecież Węgrzy żadnym świętym narodem nie są. No, wiele osób zgadza się, nie wiem, na aborcję, wiele osób zgadza się na wiele jakby złych rzeczy. A oto nagle coś się zrodziło tutaj takiego zupełnie jakby no, nie do przewidzenia, które, że tak powiem, jakby pokierowało i nakierowało, jakby ten to państwo pchnęło. No ten naród, bo tak to by trzeba powiedzieć, na właściwe tory. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba się cofnąć do przeszłości, czyli do wielkich osób na Węgrzech, a przede wszystkim do kardynała Mitrzentego i tego, jakby co tam się zdarzyło. Akurat pan doktor był na Węgrzech, więc myślę, że mógłby trochę właśnie... No tak, nas też jakby zadziwiło to, co się stało na Węgrzech. Zastanawialiśmy się, czy to było pod wpływem wydarzeń bieżących, czy to była jakiś przypadek, czy to było jakaś reakcja narodu, która wybrała rząd z większością konstytucyjną wskutek może na przykład Smoleńska. Natomiast wiedzieliśmy również, że to tak nie było, że słyszeliśmy, że do tych przemian przygotowywali się politycy dość mozolnie, długo, wiele lat. I chcieliśmy się zastanowić i zobaczyć i sprawdzić, czy rzeczywiście to miało też jakiś taki charakter religijny, czy ten wymiar religijny mógł się przyczynić i że rzeczywiście tak było, jak wiele osób nam donosiło. I pojechaliśmy, staraliśmy się o audiencję, o spotkania z osobami, które brały udział w krucjacie modlitewnej, różańcowej na Węgrzech. Okazuje się, że taka sytuacja się nadarzyła. Zostaliśmy zaproszeni na Węgry, rozmawialiśmy z księdzem biskupem Janosem Szekeli, z osobami, które były zaangażowane właśnie w zbieranie deklaracji na Węgrzech. Tam zebrano ponad 10% społeczeństwa, od ponad 10% społeczeństwa deklaracje modlitewne, ale właśnie na pomysł zbierania deklaracji, na pomysł liczenia głosów czy deklaracji kardynał Erdo, episkopat, wpadł w połowie lat 2000, przy czym to nie był taki pomysł, nie wiadomo skąd wzięty nagle przypadkiem. Ten pomysł jakby zrodził się z wielodziesięcioletniej tradycji modlitwy za ojczyznę, którą zapoczątkował kardynał Mincenty, który nie miał żadnych wątpliwości, że wraz z końcem okupacji hitlerowskiej, wraz z końcem wojny nastała kolejna okupacja sowiecka i że ona ma inne cele niż Boże cele i że przetrwanie narodu, przetrwanie Kościoła w narodzie zależy od tego, jakie będą postawy, jaka będzie modlitwa, jaka będzie siła modlitwy w narodzie. I dlatego wezwał wszystkich pewnym takim proroctwem, że jeżeli ponad 10%, czyli co najmniej 10% narodu będzie się modliło różańcem za ojczyznę, to Węgry będą krajem, będą mogły się rozwijać. No i oczywiście znamy z historii, jak to przebiegało. Kardynał Mincenty
spędził wiele lat najpierw w areszcie domowym, później na wygnaniu, ale przez ten czas ludzie się modlili. Ta modlitwa była, istniała w latach 70. Również do modlitwy różańcowej namawiano, stało się to pewną tradycją w prasie parafialnej. I gdy w latach 2000 ksiądz prymas kardynał Peter Erdo zobaczył, że Węgrów jest już niespełna 9 milionów, wezwał wszystkich do tego, żeby się liczyć, żeby się deklarować, żeby się modlić mocno za ojczyznę różańcem. I najpierw było trudno, najpierw niewiele było tych zgłoszeń i w pewnym momencie pod wpływem jakichś okoliczności, których my nie znamy do końca, okazało się, że bardzo szybko narosła ta liczba do 1,5 miliona, co już stanowiło te 10%. I następne zdarzenia znamy. W roku 2010 został powołany rząd, który miał zdolność konstytucyjną zmiany konstytucji, zmiany wielu ustaw. Ten rząd obrał takie bardzo katolickie cele, to znaczy powiedział, że interesem narodu powinien być rozwój osobowy człowieka, rodziny, że rodzina jest najważniejsza, że jest ważnym ogniwem rozwoju narodu i że w związku z tym, jeżeli przyjmujemy tę platformę, ten sposób myślenia, no to jasne jest, że inne sposoby myślenia, no niestety muszą jakby ustąpić w jakimś sensie. Dlatego były trudności, są trudności, ale przez te ponad 2 lata wprowadzono bardzo wiele udogodnień, które w tej chwili owocują przyrostem naturalnym, zwiększeniem liczby urodzeń. No i cóż, my nie możemy się tym pochwalić, bo my jesteśmy, zdaje się, na szarym końcu, jeśli chodzi o przyrost naturalny, mimo że jesteśmy krajem katolickim, mimo że właściwie powinno być dużo dzieci. A tutaj właśnie my z żoną, moja małżonka jest w tej chwili nieobecna, ale mamy 4 dzieci i się bardzo jakby zastanawiamy, co będzie później, jaki to przyszłość te nasze dzieci i mam nadzieję, my już myślimy o wnukach w tej chwili, tak naprawdę nie o dzieciach, więc jesteśmy troszeczkę na innym etapie, ale chcielibyśmy dla tych wnuków, dla wszystkich dzieci naszych jak najlepszej przyszłości, dlatego no, w ramach krucjaty najlepszą bronią, jaką jest, czyli różańcem, będziemy się modlić o naszą przemianę, o to, żeby Bóg wybaczył nam nasze grzechy, nasze niedociągnięcia, nasze wszystkie zaniedbania i będziemy innych wszystkich namawiać na to, Państwa słuchaczy, do tego, żeby przyłączyć się do tej krucjaty z różańcem i żeby również wesprzeć Węgrów, dlatego że przecież oni w tej chwili weszli na taką drogę ciężkich, trudnych czasów, ale za to czasów, w których mogą o sobie decydować i właśnie o swoich dzieciach. Znaczy, tak jak rozmawialiśmy tutaj jakiś czas temu między sobą też, że właśnie premier Orban jest dużo bardziej, mu jakby zależy na tym, żeby cokolwiek ruszyć w tym narodzie, niż nieraz samym ludziom, którzy tam mieszkają. To jest taki częsty obrazek, który też w naszych rozmowach no, jest obecny. Także właśnie człowiek, który rządzi, chce tej przemiany, tak? Wprowadza preambułę do konstytucji, która mówi wprost, zwraca się do Pana Boga, a jakby naród na to może odpowiedzieć, tak? I jakby ten sygnał jest też od góry, nawet od świeckiego premiera, tak? Który chce, któremu zależy. Tak, to jest jakby ta zmiana, ponieważ no zwykle rządzący patrzą na sondaże, patrzą na to, co społeczeństwo i, no i widzimy, że no, czy nasz parlament no, ciągnie wszystkich w dół tak naprawdę, moralnie na przykład, a tam oni próbują jakby ten naród wyciągnąć, więc to jest taka niesamowita taki sprawa. Paradoks jakby. Tak, właśnie. Tak. I sam Orban też się nie boi używać mocnych słów, co jest ważne, bo
Tak jak w tym przemówieniu właśnie na rocznicę, to, kiedy pan doktor razem z przyjaciółmi pojechali właśnie do Budapesztu, to on mówił, że Węgry nie chcą być kolonią. Nie chcemy być kolonią, to są mocne słowa. To są słowa, które pokazują pewien schemat uzależniania się innych państw. No, od Unii Europejskiej. No, Molocha, tak, europejskiego. Ale widać, że Orban chce budować rzeczywiście silne państwo, silne rodziną, silne wartościami katolickimi. To jest też, co nas też nas to pociągnęło w tym wzorze. Nas to pociągnęła taka postawa. No i też te słowa świadczą o tym, że ten człowiek ma poczucie wartości, własnej wartości, wartości narodu, godności przede wszystkim i po prostu. Czyli tak można powiedzieć, to jest jakby taka sposób najważniejsza rzecz, do której chcemy jakby nawiązać. Właśnie ta godność i wartość narodu. Jesteśmy niezwykłym narodem, jakby no, w którym jakby Pan Bóg niezwykłe rzeczy złożył i po prostu stąd jakby w naszych sercach rodzi się jakby oczekiwanie, pragnienie, żeby użyć jakichś takich mocnych słów wyrażających to, żebyśmy rzeczywiście jakby do tej godności, do tej historii Polski, do tej historii katolickiej, historii, w której naszą królową jest Matka Boża, po prostu jakbyś mogli nawiązać, ponieważ jakby ta więź przez różne czynniki, przez różne osoby została jakby zerwana. Się błąkamy teraz, zaczynamy się błąkać właśnie po tym dzisiejszym świecie my Polacy. Polska jest w naszych oczach, że tak powiem, wyśmiewana wielokroć. Kościół jest wyśmiewany, a przecież polski naród jakby wzrastał równo jakby z Kościołem. Te struktury Kościoła, diecezje rosły razem z strukturami państwa. No to jak jeden organizm, to jakby też niesamowite jakie doświadczenie Polski. Właśnie do tej godności Polski chcemy się odwołać, bo chcemy, my się czujemy godni po prostu jako Polacy, nie? Nie właśnie zdołowani, a też pamiętam takie słowo, które kiedyś jak jeszcze byłem w seminarium, jeden z profesorów, kiedy opowiadał o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła do Polski w 79 roku, to użył takie sformułowanie, które zapamiętałem bardzo, że papież przyjechał i wyprostował nam karki, wyprostował nam głowę, że do tej pory chodziliśmy jak niewolnicy, a nagle zaczęliśmy podnosić głowy po prostu i to chcielibyśmy, żeby się działo przez krucjatę różańcową, żebyśmy podnieśli głowy po prostu i bo jesteśmy godnym narodem po prostu tego. Na Węgrzech spotkaliśmy księży, których widzieliśmy w latach 80. na pielgrzymkach do Częstochowy. Poznaliśmy osoby, które przypomnieliśmy sobie gdzieś z głębi naszej pamięci. Już ci księża mieli siwe włosy, już nie byli tacy młodzi jak wtedy, ale to było piękne spotkanie, ponieważ my wtedy na Węgrów patrzyliśmy na drodze do naszej matki, do Czarnej Madonny, jako takich właśnie pełnych godności wówczas, wyprostowanymi karkami, a dzisiaj oni nam mówili, że to oni na nas wtedy tak patrzyli, że to oni szukali gdzieś, prawda, pomocy z zewnątrz. Oni nie wiedzieli, gdzie się zwrócić, nie wiedzieli i jedynym kierunkiem takim naprawdę to był kierunek na Jasną Górę. I oni wszystko robili w latach 80., żeby z młodzieżą pójść na Jasną Górę. Oni też czują właśnie w naszej ziemi, w naszym narodzie, w naszym katolicyzmie natchnienie do odbudowywania i do tego, żeby ta godność w nich trwała cały czas. Czyli już widać, że te rzeczy się jakoś tak zazębiają, że jest jakaś wspólnota myśli, wspólnota działań również. Także to też było jakieś takie niezwykłe w tej chwili odczucie czy przeżycie z tego pobytu. Innym ciekawym przeżyciem było to, że uświadomiono nam, ci ludzie na Węgrzech, którzy, bardzo wielu ludzi mówi po polsku na Węgrzech, jak znaleźliśmy się na placu przed parlamentem, to wokół były 3-4 osoby, które mówiły po polsku i jak się przenieśliśmy gdzieś dalej, również były osoby, które mówiły po polsku. Nigdy się bym tego nie spodziewał. Natomiast wracając jeszcze do Viktora Orbana, okazuje się, te osoby mówiące po polsku mówiły nam, że on jest bezpieczny. On chodzi po mieście, chodzi w swojej miejscowości, gdzie się urodził, bez żadnej
ochrony. On jest bezpieczny w swoim narodzie, ponieważ wyprostowały się karki tych ludzi. Oni wszyscy wrogowie wiedzą, że jeżeli by coś jemu się stało, to za jego plecami stoi 10, 100, 1000 osób, które są dużo bardziej radykalne i jeszcze nie mają tej dyplomatycznej ogłady, jeszcze nie mają tego. I lepiej niech on będzie tutaj, niech on spokojnie przeprowadzi te dalsze dzieje naszego narodu. Niech on doprowadzi do tych zmian, które spowodują, że Węgrów będzie tyle, ile miało być w planach bożych, czyli 15, 16, 20 milionów, a nie 9, tak jak w tej chwili. Ale z tego się też wyłania, z tego, co pan doktor powiedział, co państwo powiedzieli, co ksiądz powiedział, że to między nami a Węgrami jest to braterstwo, nie to przysłowiowe, nie tylko, ale to duchowe. Przecież ta Jasna Góra, te pielgrzymki, czy ten język polski, którym się posługują. Bo mówiliśmy właśnie, do czego odwołujecie się poza granicami. Tutaj duży akcent padł na Węgry. Ale jeśli chodzi o historię Polski, czy do jakiejś postaci, czy do jakichś wydarzeń, też krucjata różańcowa za ojczyznę tutaj się odwołuje. Chcemy odwołać się i wracać do takich postaci, które po prostu trochę, wydaje mi się, zapomniane. Szczególnie jakby jedna, to znaczy kardynał Chlont, a zaraz za nim drugi prymas. Prymas Wyszyński, jakby to są postacie, po prostu to są to co fundamenty. To jest jakby fundament, na którym chcemy jakby budować naszą przyszłość, do którego się odwołać. To byli prorocy. To ich dzisiaj, jak właśnie odwołujemy się tutaj jakby w modlitwach, tak jak są przygotowywane, także no po prostu przez młodych ludzi drogi krzyżowe z tekstami prymasów, nagle się okazuje, że po prostu te teksty przekraczają o wiele, wiele lat po prostu swoją wizją i zapowiada jakby to, co się dzieje. Właśnie do nich chcemy się odwołać, a ich, że tak powiem, wezwania były bardzo, bardzo, bardzo konkretne. Właśnie. Tak, właśnie to chciałem nawiązać do tego, co ksiądz powiedział wcześniej i też pan doktor na temat tego wybrania Polski. To już prymas Chlont szczególnie właśnie z tym takim duchem, swoistym duchem prorockim widział właśnie Polskę jako naród wybrany. Naród wybrany wśród innych narodów Europy, wśród innych narodów świata. Pozwolę sobie zacytować, bo akurat tutaj mam fragment dzienników kardynała Chlonda, który mówi, że Polska to naród wybrany od Boga do wielkiego posłannictwa. Dlatego oczyści go Bóg przez cierpienie. Bóg ześle Polsce pomoc swoją ze strony, z której nikt się nie spodziewa. Wszyscy, co wiele myślą i radzą, nic nie zrobią, bo inne są zamiary Boga. Tutaj chcemy w ogóle w każdym tak naprawdę, nawet najdrobniejszym liście pasterskim prymasa Chlonda wybija się taki duch wielkiej Polski, Polski mocnej, Polski wybranej przez Boga i, co jest istotne, szczególne zawierzenie Polski Maryi. To do niego należy słynne słowa, że zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi. Gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi. Słowa, które już wypowiedział w zasadzie u schyłku swojego życia, ale słowa, które dają nam przynajmniej teraz, są dla nas pewnym drogowskazem. Wskazują na pewien kierunek. Naprawdę, to co powiedział ksiądz Łukasz, jest to pewne zapomnienie o prymasie Chlondzie, dlatego że jeżeli ktoś by miał odwagę zmierzyć się z tekstami, ze słowami prymasa Chlonda, to po prostu musiałby stanąć wobec rzeczywistości tak ogromnej, tak w jakiś sposób przekraczającej i tak konkretnie odnoszącej się do dzisiejszych czasów, że no, musiałby uznać, że to, co widział w pewien sposób oczyma ducha prymas Polski, sługa Boży, jest tak bardzo adekwatne do tego, co jest dzisiaj. I też słowa prymasa Chlonda o broni, jaką jest różaniec, że jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, właśnie tą jedyną bronią jest różaniec. I słowa, które dla nas są bardzo przekonujące. No i też kolejną figurą i postacią też jest przytoczony prymas tysiąclecia dla nas. Prymas, który jakby zrobił wszystko, żeby Polska powróciła do wierności Maryi. W modlitwie krucjatowej, tej, do której zachęcamy przed każdą dziesiątką różańca, jest właśnie wezwanie o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. Kiedy czytamy śluby narodu, tam te wszystkie
sprawy, które są poruszone w tych ślubach, są jak najbardziej adekwatne dzisiaj. Prymas wzywał do wierności, prymas wzywał do poruszenia narodu, do dotknięcia tego, co jest tym takim największym duchem narodu. To jest to, co nawet jest taki fragment w ślubach jasnogórskich, że prymas mówi, co odwieczne tęsknoty narodu, odwieczna tęsknota Polski za Bogiem. Prymas do tego dążył i też my, zachęcając do krucjaty, zachęcamy właśnie do takiego, do wejścia w taką postawę. Właśnie do odpowiedzenia sobie na te wszystkie tęsknoty, które są w całym narodzie, ale też w każdym człowieku. Powrotu do Boga, powrotu do Polski też sprawiedliwej, do Polski mocnej. Warto by było też przypomnieć intencje krucjaty, bo to jest, wydaje mi się, dosyć ważne, o co my się tak naprawdę w tej krucjacie modlimy, no bo za ojczyznę, ale za jaką ojczyznę, więc modlimy się o Polskę wierną Bogu, krzyżowi, Ewangelii i właśnie o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. To, co powiedział Marcin, też jest bardzo ważne, dlatego że czytając te śluby widać, że one właśnie się nie wypełniły, że to przyrzeczenie zostało złożone, ale nie ma tego owocu. Wręcz można powiedzieć, że z każdym wezwaniem widać jakby, że dziś jest jeszcze większa jakby pustka w tych przestrzeniach, na przykład troski o życie, pewnego braterstwa między Polakami, czy w przestrzeniach społecznych, niż była właśnie wtedy, kiedy one były składane. Także tutaj w tej modlitwie o Polskę wierną Bogu, krzyżowi, Ewangelii, o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu, też chcemy wyjść temu naprzeciw. Jasnogórskie śluby narodu mogą być takim swoistym rachunkiem sumienia, czego nie wypełniamy, zarówno no, tak samo my wszyscy, prawda, jak tu siedzimy, tak, bo każdy z nas w jakiś sposób no, potrzebuje nawrócenia, tak, zarówno ja, ksiądz, ojciec, pan doktor i wszyscy, prawda, a jakby no to wszystko no, zatacza jakiś dziwny krąg, tak, że tutaj odwołujemy się do chlonda, który jest no... Użyjmy takiego słowa, no w jakiś sposób bohaterem, tak? I to, jak go poznajemy teraz z każdym tekstem czytanym, no te rzeczy no stają się coraz bliższe każdego dnia i aż chcemy, że tak powiem, no w jakiś sposób wprowadzać je w życie i słuchać tej nauki właśnie. Dla nas to też jest niezwykła przygoda, no bo dla nas jakby to jest zupełnie nie nasza epoka, prawda? To jest zupełna nowość i zapoznawanie się z tymi tekstami kardynała Chlonda, prymasa Wyszyńskiego, to jest dla nas jakby cudowne odkrycie, bo my tego nie znamy, jakby my tego doświadczenia takiego osobistego nie mamy. My to odtwarzamy i nagle odkrywamy, że to jest dla nas na teraz. Pytanie, gdzie to się podziało? Ale to jest też ważne, ponieważ no, to są jacy, jakby tacy ojcowie stawiający wymagania. To nie są łatwe słowa, prawda? Kiedy się czyta, to są mocne czasem takie brutalne nazwanie, czasem po imieniu pewnych też wad konkretnych osób. Znaczy w sensie nie chodzi mi o wymienianie nazwisk, ale po prostu czy grup społecznych. Więc są to teksty wymagające i myślę, że też remedium to jest jakieś lekarstwo na to, co się dzisiaj dzieje, bo jesteśmy jakby spychani do takiego kościoła, którego chce się nakarmić tylko jakby różnymi sentymentami, emocjonalizmami, kościoła takiego niegroźnego, takiego kościoła, któremu się pozwala, to zajmujcie się tylko tymi działalnością charytatywną i to starczy, a nie kościoła jakby wymagań, i to moralnych wymagań, wymagań, których człowiek no przecież podejmuje mnóstwo decyzji w ciągu życia i te decyzje naprawdę potem są ogromne jakby konsekwencje i człowiek musi od siebie wymagać. Nie? Tak jak też w czasie pielgrzymki Jan Paweł powiedział, że musicie od siebie wymagać, nawet jeżeli inni od was nie wymagają. A my chcemy właśnie do tych ojców tego narodu, tak jak obaj prymasi, odwołać się, bo to są ci, którzy stawiali wymagania, duże wymagania. A równocześnie to, co jakby jest nam bliskie na jednej chyba właściwie pierwszej takiej jakby mszy świętej, która jakby zbierała te myśli związane z krucjatą, na której był ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. On gdzieś użył jakby takiego porównania wziętego jakby z roli, bo wiadomo, że często mówimy o tym, że trzeba siać, ale on jeszcze powiedział, że nim się posieje, to przecież trzeba przeorać. I właśnie to jest jakby też takie bliskie słowo, czy jakby rzeczywistość, że trzeba przeorać, sumienia trzeba przeorać z tych wszystkich zastanych rzeczy, do których człowiek się przyzwyczaił, ten sposób życia dzisiaj człowieka, łącznie z przylepionym konsumpcjonizmem jakimś, że wszystko spożywamy, wszystko bierzemy, wszystko potrzebujemy. Gdzie jest tak powiedziane, nie? Teraz się tak zżybamy, że jest jakiś kryzys, ale kto nam powiedział, że ma być dobrze, nie? Że przecież, że bez ofiar, bez wymagań. To
to nawet to, co mi się podobało, tak się śmiałem tutaj w gronie, czytając jakby to przemówienie jakby Orbana, że to jak kazanie było, bo on powiedział, no musimy teraz od siebie wymagać, powiedział do tych ludzi, no musicie zrezygnować z tego, bo inaczej nie wyjdziemy z tego, co się dzieje. A przekładając jakby na rzeczywistość jakby duchową, moralną, no też to przeoranie, to musi przez środek, jakby przez wnętrze człowieka, a także jakby całego narodu, społeczeństwa przejść, bo inaczej to widzimy, jakie chwasty po prostu wyrastają, co się dzieje, jacy ludzie zajmują się polityką, jacy ludzie chodzą do parlamentu po prostu, jakie rzeczy po prostu wkładają, jak atakują Kościół, jak sobie pozwalają coraz więcej po prostu. To jest jakby niesamowite. A często my, no katolicy, jesteśmy jakby bierni. No teraz dopiero coś się zaczęło dziać. To właśnie obrona telewizji Trwam jakby no poruszyła ludzi, nie? Że trzeba wyjść na ulicę. A przecież Węgrów, kiedy trzeba było, wyszło 500 tysięcy na ulicę Budapesztu, żeby poprzeć swojego premiera. No my mamy trudności, żeby te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi jakby zmotywować do tego. A to trzeba po prostu, że musimy jakby zawalczyć o tą naszą Polskę, zawalczyć o naszą przyszłość. Do tego po prostu naprawdę trzeba postawić sobie właśnie takie wewnętrzne wymagania i się po prostu nie zgadzać na taką letniość po prostu. Nawet więcej, no my jako świeccy no też chcielibyśmy zawalczyć o nasz Kościół, tak? O to, co jest, że tak powiem, przed nami, również o serca w jakiś sposób kapłanów, o to, żeby no, byli z nami, byli przy nas, żeby w jakiś sposób i również biskupi wskazywali nam kierunek. Mówili, słuchajcie, róbcie tak, tak i tak, i żeby to było jasne i czytelne. Że jeżeli jest ustawa w Sejmie na temat obrony życia, że jest jasny komunikat. Słuchajcie, nie może być tak, że dzieci będą zabijane. Konkretnie, a nie bronić tego co jest, tak? I mówić, że to jest dobre i przy tym zostańmy. No, chcemy też jednoznacznych postaw. Nie właśnie takiej bierności, którą no, teraz jest reprezentowana, tak? Która w jakiś sposób, no jesteśmy gdzieś zepchnięci, to co ksiądz Łukasz powiedział, że jesteśmy zepchnięci jako Kościół do jakiejś kruchty, do tego, żeby za dużo nie powiedzieć i to można mówić dużo, tak? Że też czekamy na pasterzy, którzy wezwą nas właśnie do boju, do tego, żeby w jakiś sposób być, że osobiście mogę powiedzieć, że mam dość Kościoła, który jest mi pokazywany przez telewizję, że tak powiem, TVN Religia czy Gazetę Wyborczą, tak? No po prostu mam dość, nie chcę takiej religii, nie chcę takiego katolicyzmu w Polsce. I to można mnożyć te przykłady, nie wiem, poprzez Tygodnik Powszechny, który tutaj no, próbuje coś zrobić, a my nie chcemy takiego obrazu też po prostu katolicyzmu w Polsce. No i kolejny też aspekt, o którym może musimy powiedzieć nawet, że my jako katolicy, ja się dziwię, powiem szczerze, to już było poruszane, że dzieci, małe dzieci. Ja nie wiem, jak my katolicy możemy to robić, że będąc, nie wiem, 5-6 lat po ślubie, no mamy dwójkę dzieci. Ja nie rozumiem tego. Jak ludzie mogą być 7-8 lat po ślubie i mieć dwójkę dzieci. Ja nie wiem w takim razie, jak oni, że tak powiem, robią, że nie mają tych dzieci. No coś jest nie w porządku i myślę, że to jest w jakiś sposób no, nienazwane też, tak? I my czekamy, aż ktoś to ponazywa po imieniu i powie, to jest grzech, tak nie róbcie. Żeby nasza mowa po prostu była tak, tak, nie, nie, a nic po środku. No, to w jakiś sposób na to czekamy, no. Nie, bardzo widać jakby ten brak wymagań, bo jakby to, co Jakub, o czym teraz mówi, no to jest jakby chyba... Tak jak ja widzę, wynika z tego właśnie braku wymagań, braku stawiania sprawy jasno, tego, że katolicy nie powinni, mówiąc wprost, używać środków antykoncepcyjnych. I tak naprawdę no, to jest grzech, to jest sprzeciwianie się prawu Bożemu, sprzeciwianie się temu, jak Pan Bóg zaplanował, żeby wyglądała rodzina. A no, podejrzewam, że wielu katolików nawet no, nie uznaje tego za grzech. Po prostu uznaje to, że może sobie tak poużywać. Nie? A tymczasem no, trzeba wziąć, że tak powiem, życie w swoje ręce i ponosić odpowiedzialność za to, co się robi. I też no, w różnych innych przestrzeniach moralności widać bardzo mocno, że ten brak wymagań jakby, no, tak mówiąc kolokwialnie, odbija się czkawką, że no, my katolicy często jesteśmy letni. My katolicy też często nie potrafimy nawet sami sprzeciwiać się złu, które widzimy, nawet, nie wiem, w swojej rodzinie, grzechowi w swojej rodzinie, a tymczasem no, trzeba naprawdę postawić tamę złu. No.
No, jesteśmy też, no, tak samo jak tu siedzimy, bierni w stosunku do tej rzeczywistości, która nas otacza, najbliższych, czy tego, co no, dzieje się ogólnie, można powiedzieć, tak? No, też to, co się dzieje, to, co już ksiądz Łukasz powiedział, że właśnie w tych dwóch marszach, w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć, jeden w Gdańsku, drugi w Warszawie, w marszach w obronie telewizji Trwam, w co się włączyliśmy, no było widać, że ludziom na czymś zależy, że czegoś chcą, że chcą jakby, no, chcą mówić. Tak, nie chcą być, że tak powiem, cały czas w cudzysłowie oczywiście za kratkami i mieć zamknięte usta, tak? Że w jakiś sposób no, no też chcemy pokazać to, że jest nas wielu, że katolik, chrześcijanin, no to nie jest osoba, która idzie do kościoła i odmawia tylko i wyłącznie pobożne modlitwy, chociaż też. Ale jest to osoba, która chce walczyć, której zależy na tym, żeby walczyć, żeby się bić i bić się o Pana Boga, o to, żeby Pan Bóg był obecny i w szkole, i w pracy, w każdym miejscu, żeby nie było tak, że no, no chociażby kolejny absurd, że teraz no, no wypadki i krzyże przy drodze, no że mamy płacić za to podatki, no to no przecież jest absurd. To jest absurd, no, no jak można, no przecież to jest jakaś paranoja. No, to... Właśnie, jesteśmy... bo to jest ważne, żebyśmy i my, chociaż jesteśmy młodzi, chociaż ten kościół taki walczący jest jakby w jakiś sposób nam odległy, tak jak mówiłam o prymasie Chrondzie, prymasie Wyszyńskim, to my chcemy, żeby to wszystko jakoś się połączyło, tak? Żeby to, co teraz nazywa się katolicyzmem, czyli to, że ktoś chodzi do kościoła, połączyło się faktycznie z tym, że życie się człowieka zmienia, tak? Połączyło się z tym, że no, nie wiem, mój mąż chce się nawracać, ja chcę się nawracać po to, żeby nasze dzieci jakby miały szansę zupełnie innego jakby życia, ale nie tylko życia innego, w sensie zapewnienia sobie jakichś dóbr, tylko wewnętrznie, tak? Ratowania swojej duszy i życia rzeczywiście nie jak zwierzę, które jest uzależnione, nie wiem, od mediów ogłupiających i różnych innych struktur, uwiązane jakby, tylko właśnie z pełną godnością, tak? Dziecka Bożego. No to na tym nam zależy. Myślę, że w tych słowach, które Państwo wypowiedzieli, które wypowiedział ksiądz, też wybrzmiała ta istota krucjaty. Dlaczego Państwo jesteście, dlaczego ksiądz też opiekuje się, jest uczestnikiem. Opiekuje to duże słowo, bardziej służy radą. Tak? Tak. My wyszliśmy z takiego założenia na początku, że chcemy, żeby to wyrosło na gruncie świeckim, żebyśmy my, świeccy, zaatakowali i dopiero później, że tak powiem, też w jakiś sposób zostali poszukiwani księża, którzy, że tak powiem, się w to włączą, w jakiś sposób wesprą, chociaż no, dopiero teraz jakby też księża biskupi się w to włączają, w tą inicjatywę. Teraz mamy chyba już 17 księży biskupów, którzy podpisali deklarację przystąpienia do krucjaty różańcowej za ojczyznę i modlą się z nami właśnie o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. I to jest ważne. I chcieliśmy, no mogliśmy zrobić tak, jak że dostać, pójść do biskupa i mówić, chcielibyśmy robić coś takiego. Czy to ma szansę? Przybraliśmy troszeczkę inną drogę. Chcieliśmy pokazać, że są ludzie, którzy chcą się modlić i my bardzo prosimy o wsparcie, że chcemy, żebyście byli z nami, żebyście nam też przewodzili i w jakiś sposób nam wspierali, w jakiś sposób nas wspierali, dali nam pasterzy, którzy będą wskazywali drogę, to co już mówiłem. No, my teraz w jakiś sposób, no, jak to powiedzieć, no, w kościele nie mamy przywódcy. Znaczy w kościele polskim. Jednoznacznego, tak? W jakiś sposób. No każda diecezja ma swojego biskupa. Tak, ale ktoś, kto stanie na czele Polski po prostu i powie, słuchajcie, musimy robić tak i tak i tak. No był prymas Wyszyński i na tym jakby to się skończyło. Tak to przynajmniej odbieram, tak widzę. Na pewno dużym... Zanim dalej jeszcze przejdziemy, ja proponuję też naszym widzom, aby się włączyli w naszą dyskusję, ponieważ jest czas też ku temu. Za chwilę wyświetlą się Państwu na ekranach telewizorów telefony do nas. Zapraszamy do tego, aby się włączyć w naszą dyskusję, a my tutaj dalej oczywiście dyskutujemy. To już jak jesteśmy w ten sposób, to jeszcze jedną rzecz dodam. To jeżeli Państwo mają coś do pisania, jakieś długopisy, to my również byśmy chętnie podali numery telefonów do nas, jeżeli ojciec pozwoli, do sekretariatu czy właśnie do drukarni, bo również u nas można zamawiać różnego rodzaju nazwijmy to materiały promocyjne, jak billboardy, chociażby największa billboardowa akcja katolicka chyba w Polsce, ponad 200 billboardów ukazało się właśnie z Maryją Królową Polski w całej Polsce i że tak powiem, my udostępniamy takie billboardy, również one są u nas, można pójść do proboszcza, zapytać księże proboszczu, mamy tutaj miejsce, moglibyśmy zrobić taki billboard, więc jeżeli ojciec pozwoli, to my chętnie byśmy podali numery telefonu, tak, żeby się skontaktować z nami skontaktować i tak dalej.
dalszy. Oczywiście wszystkich Państwa zachęcamy, żeby nie tylko my tutaj przyszliśmy jako sekretariat, tylko żeby każdy, jeżeli droga mu jest ojczyzna i zależy mu na tym i bliskie jest to, co mówimy, to żeby właśnie w swoim środowisku, tam gdzie jest, modlił się, ale też zachęcał innych do tego właśnie, żeby się modlili za ojczyznę, o Polskę wierną Bogu, krzyżowi Ewangelii, o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. Naprawdę, serdecznie jakby zapraszamy do tego. To możemy teraz ten numer? Tak, jak można się z Państwem skontaktować? Tak. Tak, to numer telefonu ogólny do sekretariatu Krucjaty Różańcowej to jest 532-998-998. Tu należało... Jeszcze raz powtórzyć. 532-998-998. Tu ważne jest, żeby powiedzieć tak naprawdę, na czym uczestnictwo w krucjacie polega, ponieważ no, uczestnictwo w krucjacie to jest no, taki dar wielkoduszny każdego człowieka, każdy podejmuje to indywidualnie, aby codziennie odmówić dziesiątkę różańca w tej intencji, która już tu kilkukrotnie padała, z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii i o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. I teraz podobnie jak było na Węgrzech, jakby przyjmowane są deklaracje i te deklaracje można właśnie zamawiać, mogę również za chwilę podać numer telefonu, ale no, ważne jest to... Tak, ważne jest to, że dzięki tym deklaracjom możemy się zliczyć. Już wiemy, że w prawie 100 tysięcy osób przynajmniej pisemnie potwierdziło swoje uczestnictwo w krucjacie. Wierzymy, że modli się dużo więcej, ale no jest to takie bardzo budujące to, że wiemy, ile nas jest, ile nas się modli, codziennie podejmuje ten dziesiątek różańca. To właśnie wiele osób się boi tak naprawdę podpisywać cokolwiek, podpisywać deklarację, a w tym momencie no, zachęcamy do tego, no bo ktoś daje swoje imię i nazwisko, mówi, ja modlę się w krucjacie, ja Jan Kowalski, ja Marcin Perłowski, Jakub Sobiski i tak dalej, i tak dalej. To jest coś ważnego, to jest takie wyjście z anonimowości, to świadczy o tym, że to jest takie własne, osobiste zaangażowanie. Już mamy widza, ktoś do nas telefonuje. Halo, jesteśmy? Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz jest Elżbieta z Gliwic. I jestem szczęśliwa, że taki jest temat dzisiejszych rozmów. Ja byłam na spotkaniu w sprawie Krucjaty Różańcowej w zeszłym roku, w sierpniu albo wrzesień. I strasznie się cieszę, bo muszę powiedzieć, że bardzo opornie idzie propagowanie tej krucjaty. Ja odczułam wielki opór i proboszczów, i niestety również biskupów. A świeccy nie są w stanie przeforsować tego. No nie są w stanie chodzić od mieszkania do mieszkania i pytać się, czy podpiszesz. I wielka prośba, żeby ci państwo, którzy siedzą, bo wnioskuję, że to parę twarzy poznaję nawet, żeby w jakiś sposób poprosili biskupów, żeby biskupi, no może nie zmusili, ale no... Może to właśnie żeby jest, proboszczowie... Jest słowo. Żeby proboszczowie zgodzili się ogłaszać krucjatę. Dziękujemy Pani Elżbieto i pozdrawiamy. Ja myślę właśnie, że doskonałą też okazją jest nasz program, aby uświadomić, czym jest krucjata, bo być może ktoś się boi takiego słowa, krucjata różańcowa, o Boże, i co ja mam robić? Mam się modlić tylko, ale po co mam się modlić? A może to jest jakaś sekta, a może różne lęki mogą się pojawiać jakiemuś człowiekowi, jakiejś osobie, która na pewno ma i dobre intencje w sercu. Ale nie zna. Myślę, że ten komentarz jakby w tym miejscu na pewno jest potrzebny, bo oczywiście chociaż tutaj Jakub mówił, że chcieliśmy jakby pokazać, czy chcieli pokazać jakby kapłanom, a później biskupom jakiś już początek, nie? Że coś się zaczęło dziać, że oni sami dali siebie, dali swój czas, dali swoje zaangażowanie, także dali jakby swoje pieniądze po prostu, jakby w tą krucjatę, żeby jej służyć. No ale na szczęście jakby no, nie jest tak, że jakby biskupi na to nie odpowiedzieli, tak? Kościół jakby no, działa oczywiście w swoim tempie, trochę może innym niż ludzie.
ale księża biskupi jakby no, przekazali jakby to dzieło Krucjaty pod opiekę ojców Paulinów na Jasnej Górze, a przede wszystkim dyrektorowi Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Tu Różaniec, jakby łącząc z tym jakby już z wielkim jasnogórskim różańcem, który jakby od wielu, wielu lat działa. A także jakby w pewnym momencie jakby wskazali no, biskupa pasterza, który jakby za to dzieło Krucjaty jest odpowiedzialny, czyli biskupa częstochowskiego, arcybiskupa Wacława Depo, który jakby temu dziełu patronuje. To dzieło błogosławi, z sekretariatem, że tak powiem, się spotkał i o wszystkich jakby działaniach sekretariatu jest bieżąco jakby informowany. Tak, to pierwszy biskup, który, prawda? To pierwszy biskup który jeszcze podpisał, jak był w diecezji zamojskiej. Tak, podpisał deklarację krucjaty, więc tak opatrznościowo to się złożyło. Tak, pojawił się też taki lęk, że czy też plotka, nie wiem jak to inaczej nazwać, o PESEL-e. Znaczy nikt tutaj nie wymaga żadnych PESEL-i, nic takiego. Wiadomo, że z PESEL-em można wszystko zrobić, ale tutaj nie. Chodzi, wystarczy imię, nazwisko, I parafia, tak, i deklaracja modlitwy. I to w zasadzie wszystko, tak, żeby tutaj, to nie chodzi o jakieś, nie wiadomo, nie wiem, jakieś zaplecze finansowe, nic takiego. Chodzi po prostu, tutaj trudno może to sobie wyobrazić, że to, nie wiem, w cudzysłowie, taka organizacja, ale tutaj cel jest czysty, celem jest modlitwa za ojczyznę. Nie ma żadnego innego celu, nie ma celu nie wiadomo jakiego, nie wiem, zdobycia pieniędzy, władzy. Nie, to jest, chcemy Polski, tak? Nie ma też celu na przykład tej albo jakiejś takiej konkretnej partii też politycznej. Tak, właśnie ja mogę, nawet mogę przeczytać, bo to jest, czytaliśmy dzisiaj jadąc z Kubą w samochodzie, że tekst chląda, no a propos tego, co ojciec mówi. Nie pragniemy Polski tej lub owej partii. Chcemy Polski wyzwolonej od podziałów. Chcemy Polski, która by była Rzeczypospolitą wszystkich. Naszą, nie jednego klanu. Na sztandarach orzeł z koroną i krzyżem. W sercach krzyż, w myślach Ewangelia. I też to samo, to mi się kojarzy teraz to, co mówił prymas Wyszyński, bo prymas Wyszyński mówił, że partia się nawróci, jeżeli partia się nawróci, domyślę komunistyczna, prawda, no to dobrze, ale jak się naród nie nawróci, to się nic nie zmieni. To się musi rzeczywiście dokonać coś w sercach i nam tutaj nie chodzi o nie wiadomo co. Chodzi nam przede wszystkim o to przeoranie narodu, o którym mówił ksiądz Łukasz. Podejmijmy kolejny telefon. Halo? Halo? Halo, halo, jestem. Tak, my też jesteśmy. Serdecznie witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwonię z Chicago. Mam na imię Leszek. Chciałem dać nasze świadectwo o krucjacie różańcowej za ojczyznę. Z inicjatywy siostry Genowy Potaczało, która jest zarazem dyrektorką Polskiej Katolickiej Szkoły imieniem świętego Ferdynanda. Tu jesteśmy właśnie z parafii świętego Ferdynanda. Popierając krucjatę, codziennie modlimy się, no już od dłuższego okresu czasu, od 2 lat, codziennie o godzinie 3 po południu modlimy się właśnie dziesiątką różańca świętego za ojczyznę, za Polskę właśnie wierną krzyżowi, Bogu i Ewangelii oraz o spełnieniu jasnogórskich ślubów. I te deklaracje, coście państwo pokazywali, mamy też. Setki ludzi przystąpiły do nas. Mamy plakaty, parafii też świętego świętego Władysława w innych polskich kościołach i przybywa ludzi cały czas. Modlimy się właśnie za ojczyznę, która będzie prawdziwie wolna, za rodzinę i sprawiedliwość społeczną, prawda? To modlimy się codziennie, a w ostatnią sobotę miesiąca, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, o godzinie 7 wieczorem modlimy się za ojczyznę wszystkimi 4 częściami różańca świętego i muszę przyznać, że ludzi przybywa. Jest to właśnie głównie z inicjatywy siostry Genowefy. Także, żebyście państwo wiedzieli, że też coś robimy i staramy się, żeby Polska wybrnęła, bo tutaj mamy jasny obraz sytuacji. Jedyna szansa jest przez różaniec, jak powiedział nasz Ojciec Święty. Potęga i siła jest różańcu. Bóg zapłać. I prosimy o przysyłanie deklaracji również, dlatego że tak jak powiedział ksiądz arcybiskup Dzięga, każdy jest godzien być u Matki Bożej Jasnogórskiej odnotowany, że się właśnie za ojczyznę modli.
Tak, bo te deklaracje ostatecznie spływają tak naprawdę na Jasną Górę, do jasnogórskiej rodziny różańcowej. Wszyscy, którzy się zapisują, są specjalne księgi drukowane, w których umieszczamy jakby wszystkich, którzy przystąpili, i one są składane u Matki Bożej. Tak, ci, którzy się, którzy się wahają, czy podpisać, czy nie, to niech wiedzą, że to robią właśnie po to, żeby, że są godni być odnotowani u Maryi na ołtarzu Ojczyzny. I ta strona internetowa wyświetli się Państwu teraz za chwilę już na monitorze. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, jeszcze tutaj jeden telefon, bo ciągle go nie podaliśmy. To jest telefon do takiej naszej drukarni jakby i osoby, która zajmuje się wszelkiego rodzaju właśnie deklaracjami, które można, że tak powiem, od nas, u nas zamówić. My prześlemy każdą ilość, mam nadzieję, każdą ilość, jaką Państwo zamówicie. Numer jest do naszego kolegi, to jest Czarek Donat i numer to jest 668-528-938. I to jest nasz kolega Czarek Donat, który, że tak powiem, zajmuje się tym wszystkim, zawsze wysyła bardzo mile, sympatycznie. To wszystko wyświetla się Państwu już teraz na monitorach telewizorów. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Halo? Jesteśmy już? Telewizja Trwam? Halo? Tak, już jesteśmy. Serdecznie witamy. Zdzisław z Dolnego Śląska. Serdecznie pozdrawiamy. No ja chciałem się dołączyć do tej krucjaty, nie? Różańcowej. Bo ja się modlę też co dzień o ten. Ja nawet mogę powiedzieć z tego względu, że ja jestem byłym solidarnościowcem, nie? Byłem internowanym człowiekiem. Byłem internowany pół roku, 18 dni głodówki. Jestem wielkim przyjacielem kardynała Macharskiego. Halo? Tak, tak, jest, cały czas pana słuchamy. No i tego. I chciałem powiedzieć jedną rzecz z tego względu, że mnie bardzo dziwi, że proboszczowie tego nie nagłaśniają. No właśnie była już o tym mowa. Przed chwilą rozmawialiśmy też o tym. Pierwsza pani zwracała na to uwagę, że trzeba chodzić do własnych pasterzy, do arcypasterzy, mówić im, prosić o udział, o to, żeby nas pociągnęli za sobą, żeby przyłączyli się do tej modlitwy. Ja mogę powiedzieć, że my też odwiedzamy swoich pasterzy. Byliśmy u księdza kardynała Nycza, u księdza biskupa Pikusa. Rozmowy mieliśmy, zachęcaliśmy i myślę, że są jakieś efekty tego. Robimy również takie rzeczy jak właśnie budowanie tych trwałych fundamentów, o to wszystko, co mówił pan, mówili koledzy, koleżanka. Msza święta pierwsza u grobu kardynałów Chlonda i Wyszyńskiego na 11 listopada miała jakby zaznaczyć, że to święto jest naszym narodowym, religijnym świętem, żeby nie było zbezczeszczone, żeby nie było zeświadczone. Będąc u księdza biskupa Pikusa mówiliśmy, że zbliża się ten 11 listopada, że będzie... Będą demonstracje różne, nawet spoza Polski, które będą chciały odciągnąć te, prawda, zeświadczyć to święto, które przecież wiąże się z cudem nad Wisłą i, przepraszam, w każdym razie trzeba, żeby w przestrzeni publicznej też nie tylko w czasie Bożego Ciała, ale właśnie w te... Zaistniał Chrystus i zaistniała Matka Boża, tak. Królowa Polski. I rzeczywiście taka idea, która się tutaj pojawiła, bardzo, która mnie jakby ucieszyła, jeżeli tak można powiedzieć, w pewien sposób jakby odzyskiwania świąt narodowych. Dlatego właśnie 11 listopada tu się pojawiła inicjatywa w Warszawie. Na razie wtedy była to skromna, ale też wypełniła jakby całą katedrę w Warszawie. Ale wydaje się, że miała przy grobie prymasa Wyszyńskiego, nie? Że z kolei 3 maja... No proszę zauważyć, że właśnie jak podeszliśmy do grobu, to te
zaplanowane bojówki, które przyjechały z Niemiec, one, tam się im wszystko posypało. Mhm. To dokładnie było w tej godzinie, o godzinie 13. Te dwie grupy Niemców z pałkami nie połączyły się ze sobą. Oni zostali zdemaskowani i zapanował pokój w tej przestrzeni, którą my gdzie my świętowaliśmy. Tutaj też 3 maja. Też wierzymy to, że to jest za sprawą właśnie sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Odbierzmy jeszcze ostatni telefon. Halo, już jesteśmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Ja dzwonię z Torunia, moje imię Maria. Ta pierwsza pani dzwoniła, żeby proboszczów prosić i parę osób też z taką inicjatywą wyszło. Ja natomiast uważam, że powinno być inaczej. I ja mam tutaj pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy gdybym ja osobiście zadzwoniła do drukarni i poprosiła tego pana, żeby większą ilość tych legitymacji... Deklaracji. Chyba legitymacji, tak? Tak, deklaracji. Żeby do mnie przysłał. I wtedy ja mogę iść do proboszcza i poprosić, aby ogłosił na ambonie, żeby takie deklaracje, kto ma ochotę, dobrowolnie pobierał. Oczywiście, że tak. Przecież wydaje mi się, że to jest prostszy sposób, niż jeszcze obciążać dodatkowo naszych proboszczów i naszych księży, prawda? Oczywiście, że tak. Inicjatywa musi iść od dołu. Oczywiście. Tutaj może jeszcze raz w takim razie podam numer telefonu do Czarka, który jest odpowiedzialny za wysyłanie tego. On wyśle do pani każdą ilość, jaką pani, że tak powiem, zamówi. I do proboszcza też. I do proboszcza też. To jest numer telefonu do Czarka, jeszcze raz podaję. To jest 668-528-938. I zwróćmy jeszcze a propos tego, co pani mówi, bo jest tak, że my nie mamy takiego schematu, że proszę robić tak, tak i tak i tak. Każdy ma w jakiś sposób, ma własne poczucie tego, ma własną relację z własnym proboszczem, wie mniej więcej jak, na co go stać i czego się może od niego spodziewać i każdy ma jakiś sposób działania. Już my wielokrotnie się już tutaj przekonywaliśmy, że byśmy tak zaskoczeni tym, w jaki sposób ludzie działają. Na przykład na marsz 3 maja, o którym wspomniał ksiądz Łukasz, przyszło kilku młodych mężczyzn z Siedlec, tak, którzy okazało się, że sami wydrukowali 25 tysięcy deklaracji, jeszcze w lepszej formie niż my tutaj proponujemy. Sami rzeczywiście nieśli przez całą drogę feretron, ogromny 3 na 2 metry feretron z Matką Bożą. No to coś jest, mówię, to jest... Jest poruszenie. Tak, po prostu. Tak. Do tego bardzo gorąco zachęcamy. Do tego, żeby się samemu też można powiedzieć organizować. Właśnie chodzić do proboszczów, informować przede wszystkim, o ile jeszcze jakiś proboszcz jest, który nie wie o takiej inicjatywie, a pewnie niestety można powiedzieć w Polsce jeszcze tacy są, informować o tej inicjatywie i naprawdę zachęcamy właśnie, żeby namawiać. Też jest taka możliwość, że można się z nami kontaktować i jeżeli tylko starczy czasu, to my możemy przyjechać, jeżeli jakaś parafia by była chętna, żeby zaprosić osoby z sekretariatu, to możemy też przyjechać i opowiedzieć o tym, co się dzieje. Tak, żeby warto było to poznać. Tak, żeby poznać... Jest jeszcze coś takiego tutaj przygotowywanego przez tutaj też moich przyjaciół. Biuletyn. Postanowili robić regularnie, wydawać biuletyn informacyjny o działalności Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Tutaj mam w ręku 2 pierwsze numery, po 3 chyba z tego co wiem. Jeżeli mogę wtrącić, 3 biuletyn już powstaje, będzie bardziej obfity w treść, będzie więcej stron, może będzie na troszeczkę gorszym papierze, ale po prostu pójdziemy w ilość, troszeczkę zrezygnujemy z jakości, ale pójdziemy w treść, będzie tam dużo więcej również takich rzeczy już, tekstów może formacyjnych, tak to nazwijmy, żeby no, coś dać więcej ludziom poza gołymi informacjami i tego, że tak powiem, jak to tylko i wyłącznie przebiega. Tak, i takim chyba najważniejszym, przynajmniej w aktualnym czasie takim elementem formacyjnym, no to są comiesięczne czuwania, które odbywają się na Jasnej Górze. Tu wspomniał pan z Chicago, że oni się modlą w ostatnią sobotę miesiąca, to też, ale my jakby w każdą czwartą sobotę... Ostatnio, my też w ostatnią. Tak, ostatnio. Czy nie, tu jest taka... Sobota.
sobotę, tak? Tak, tak. Jest. Na sobotę. Albo z tym wydarzeniem wiąże się też inne, bo ostatnio chór Krucjaty tak. Różańcowej też gościł na naszej pielgrzymce młodych na Jasną Górę, za którą bardzo dziękujemy za posługę właśnie chórowi Krucjaty Różańcowej, za te piękne śpiewy, za to, że mogliśmy razem wspólnie odbierać. Ja mówiłem, że to był ostatni telefon, teraz jest ostatni telefon, przepraszam to bardzo. Ja jeszcze jedną rzecz wtrącę. Tak? Najbliższe czuwanie na Jasnej Górze jest z 22 na 23 czerwca i zapraszamy wszystkich. Będziemy mogli się spotkać, wspólnie modlić, również porozmawiać, ustalić jakieś strategie, jeżeli ktoś by chciał działać, ale również będzie odprawiona msza święta. Tak, tu dwa telefony ze Śląska były, zapraszamy, jest blisko. Halo, jesteśmy już. Halo? Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Moje imię Maria, dzwonię z Torunia z Rubinkowa i chciałam powiedzieć, że w naszym kościele na pierwszym Rubinkowie już była wyłożona księga w listopadzie do Krucjaty i były te deklaracje, kto chciał, tam się wpisywał już. Nie wiem, czy tam jeszcze ksiądz proboszcz ma to, te deklaracje, czy nie, ale jak ktoś słyszy, może zapytać, by się zapisał jeszcze. No to wspaniale. Dziękujemy i pozdrawiamy. Proszę Państwa, no, dziękuję. Można się zapisać. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Z nami też właśnie Państwo przyjechaliście jako też rodziny, też dzieci, wiadomo, tych dwoje maluchów jest za kulisami. Ale są z nami też chłopaki. Jest Piotrek. To jest Jaś. A Piotrek nam gdzieś uciekł. Piotrek nam gdzieś uciekł na chwilę. Ale jakbym zapytał jeszcze za Janka. Podszedł do Janka. O właśnie. Janek, chodź stań. Pokażesz tutaj Państwu. Pokażesz Państwu, co namalowałeś podczas naszego programu. Pokaż, co namalowałeś. I opowiedz, co to jest. No, wyciągnij. To jest twoje, brata, tak? To brata są młodsze gryzyki. A, to są twojego brata, tak? Ale opowiedziałbyś o tym, co to jest w ogóle? Tak. Ja może przejdę. Dużo tego powstało, widzę. O. Kurnie, słuchaj. Opowiedz, co to jest? To jest ksiądz Łukasz i moja mama. Janek, byłeś tutaj wcześniej przed programem, twoi rodzice opowiadali, że byłeś razem z nimi na marszu. Powiedz, śpiewałeś coś na tym marszu? No. A co takiego śpiewałeś? Mógłbyś nam to przedstawić? Mhm. No to zaśpiewaj. Nie oddamy wam, telewizji trwam. Brawo. A powiedz, z kim jeszcze tutaj przyjechałeś? Ze swoimi rodzicami? Z kim jeszcze? Z moim młodszym bratem Maksiem i z Piotrkiem. I z Piotrkiem, których serdecznie pozdrawiamy. Oni są gdzieś teraz tutaj za kulisami. Ja się pozdrowię dziadków może. Dziadków jeszcze. Dziadków. No i pradziadków. I pradziadków. Dobrze. Dziękujemy ci, Piotrek, za piękny śpiew. Zobaczcie Państwo, można śpiewać już w takim młodym wieku, uczestniczyć w tych marszach, ale razem z rodzicami, razem z rodzinami. Właśnie to powoduje też Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Przyczynia się do czego? Do umocnienia rodzin. No tym nam bardzo zależy na pewno, żeby... I też dlatego na przykład myśmy poszli całą rodziną na ten marsz, bo dzieci uczestnicząc jakby bardzo wiele się uczą, ale naturalnie jakby przesiąkają pewnymi postawami, tak? I na tym nam zależy też, na tym nam zależy w Krucjacie, dlatego się, nie wiem, modlimy czasem razem z dziećmi tą dziesiątką różańca, żeby one też jakby wzrastały w tym duchu odpowiedzialności za ojczyznę, modlitwy za ojczyznę, ale też takiej duchowej walki za ojczyznę. Nie tylko za to, co zewnętrzne, ale też jakby głębiej patrząc. To jest jakoś bardzo ważne dla nas. Znaczy to są nasze skarby w jakiś sposób, tak? No po to wszystko w jakiś sposób robimy, żeby oni, że tak później, no, mogli żyć w normalnej Polsce. Jeżeli nie oni, to miejmy nadzieję, że ich dzieci, tak? Ale żeby to w jakiś sposób zapoczątkować, żeby to miało miejsce, żeby wyjść z tą inicjatywą, no bo to chodzi jedna rzecz o te dzieci i też chodzi o duszę tych dzieci, tak? Że to jest naprawdę ważne. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach w Polsce, bo w innych krajach jest jeszcze gorzej, dużo gorzej, ale zagrożenie dla dzieci i dla ich dusz jest bardzo duże tak naprawdę, ponieważ powoli można powiedzieć, że w Polsce dążymy do tego systemu, który jest choćby w Szwecji, czy w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie
choćby to, jak Kościół naucza, czego uczy, jest zupełnie negowane, łącznie z tym, że dzieci za głoszenie prawdy, którą głosi Kościół, mogą być rodzicom odbierane. No i w tym momencie jakby niebezpieczeństwo dla dzieci jest ogromne, bo tak naprawdę może być tak, że obudzimy się w kraju, w którym my rodzice nie będziemy mieli wpływu na wychowanie naszych dzieci, ponieważ my jako rodzice jesteśmy katolikami, chcemy być katolikami, chcemy, żeby nasze dzieci służyły Panu Bogu i były katolikami, a się okaże, że tak naprawdę nie da się być w pewien sposób i możemy dojść do takiego stadium. Do takich czasów orwellowskich. Tak. My chcemy, żeby nasze dzieci jakoś były wolne w Panu Bogu, tak? Żeby nie było sytuacji, w której przez media, politykę, czy kulturę, czy szkołę w jakiś sposób ich myślenie zostanie jakoś tam zamknięte, czy zniewolone, tak? Że nie chcemy, tak samo jak na siebie patrzymy jako na pewną godność człowieka, tak samo patrzymy na nich jako na dzieci Boże. I my tutaj jesteśmy, można powiedzieć, tak mówił kardynał Wyszyński, że rodzice nie są tutaj panami, tylko sługami tych dzieci. My chcemy być też sługami tego ich zbawienia, tak? Na tym nam zależy, dlatego jakby wszystko staramy się zrobić, jakoś wywalczyć też tą przestrzeń dla nich, żeby to było możliwe. Też wtedy, kiedy nas już zabraknie, tak? I w tej całej krucjacie różańcowej też nie jesteście sami, jako tutaj na ziemi. Nie jesteśmy sami razem, bo wspólnie przecież o to walczymy. Nie jesteśmy sami tutaj na ziemi, bo nawet jest tutaj z nami relikwiarz z relikwiami świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Dlaczego święty Maksymilian? No to jest bardzo ważna postać. Myślę, że osobiście dla każdego z nas ważna i też ważna dla krucjaty, prawda? My mieszkamy w większości, że tak powiem, nieopodal sanktuarium właśnie związanego z Matki Bożej, gdzie świętym, nieopodal Niepokalanowa, tak wręcz powiedziawszy, i w jakiś sposób na tej ziemi, też w Teresinie, niedaleko Niepokalanowa, powstała krucjata różańcowa za ojczyznę. Każdego dnia doświadczamy opieki tego świętego. Tak jest po prostu, jest z nami i bardzo w to wierzymy, że właśnie będąc w tych czasach, dokładnie taką samą walkę by podjął. Tak, i też tym bardziej, że jest to niesamowity patron. Patrząc na dzieło krucjaty różańcowej, patrząc na to, co zrobił święty Maksymilian, to w pewien sposób można tak po ludzku powiedzieć, że tylko możemy się uczyć, ponieważ ten święty właśnie chciał zrobić wszystko, żeby zdobyć cały świat dla Niepokalanej. I dlatego jest tym patronem też krucjaty różańcowej za ojczyznę. To jest niesamowite. Tak, i właśnie swoim trudem i swoim wysiłkiem i tymi nieprzespanymi nocami przy maszynach drukarskich, drukując Rycerza Niepokalanej, po prostu umożliwił Polakom na początku XX wieku naprawdę poznanie mocy Boga, mocy Matki Najświętszej, i wlewał nadzieję. I też nie tylko... No i też posługując się metodami, które przekraczały chyba jego współczesnych... Jego czas. Tak. I nawiązując do tego, co mówiliśmy na początku, to dawał ducha i wymagał. I może na świętym Maksymilianie zakończmy na razie tę część. Jeszcze jedna część. Może jeszcze raz byśmy podali te numery telefonów, bo one się pojawią teraz na naszym ekranie. A teraz już w tym momencie kończymy tę część naszych rozmów niedokończonych, czyli krucjata różańcowa za ojczyznę. I zapraszamy już Państwa teraz na godzinę 21:45 do Radia Maryja. Tam będziemy kontynuować nasze rozmowy i tam będziemy mogli poszerzyć to wszystko jeszcze tą wiedzę na temat krucjaty, aby się jej nie bać, ale żeby to nam pociągnęło serce, abyśmy przez tą krucjatę właśnie modlili się z Maryją Królową Polski o Polskę wierną Krzyżowi, Bogu i Ewangelii oraz wypełnienie jasnogórskich ślubów. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich telewizów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.